34. kolejka BS Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. Jesteśmy po meczu Polonii Głubczyce z Polonią Nysa, a ze mną przed kamerą jest najlepszy strzelec tych rozgrywek, pan Łukasz Bawoł. 43 bramki, no to ten wynik jest kosmiczny. No to wynik jest nie tak, no, ciężko powiedzieć, aczkolwiek no, mówię, że nie, nie. To zawodnicy tutaj dobrze, mają dobre drużyny, tak no, nie, no, tutaj też dotarłem do takiej statystyki, że jest pan najlepszym czwartoligowcem z Polski, jeśli chodzi o bramki. Jakaś duma z tego powodu jest? Tak, nie jest, bo to jest lata już lecą, a mam na mówię, lata lecą swój wiek. Cieszę te bramy, cieszę, a zrobiliśmy ten awans. No to z tego wynika, to 40 bram, tak było awansu. Tak. Dokładnie tak. I ostatnie pytanie, bo ten sezon był na pewno ciężki. Też ta runda wiosenna, zmiana trenera. Jakby pan mógł w dwóch zdaniach scharakteryzować, jak to wszystko wyglądało? Było ciężko, początek nas był ciężki, pucharze odpadli po finale i no, trzeba było coś zmienić. Zdecydował, że pan Bonik trenera dał szansę trzem naszym nowym trenerom, no i to pociągnęli do końca. Prawie nasz wynik, która sprawia nawet 5 punktów, no teraz mamy wagę punktów. Cieszę się. No, więc na koniec gratuluję tego mistrzostwa i życzę powodzenia w następnym sezonie w Szczecinie. Dziękuję.